Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Krew i Wino. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, cóż to ostatnio? Działaliśmy, Geralt został uwieczniony na obrazie, który teraz zawisł w Korwobianko, przy którym właśnie się znajdujemy. Znajdujemy się przy winnicy Geralta. No i słuchajcie, znajdujemy się tu tylko łącznie dlatego, że jest tutaj stosunkowo blisko do tego młyna hrabiego Delacroix, w którym mamy się spotkać z Damienem i przygotować się do szturmu na Duntyn. Dobrze moi drodzy, a więc pędźmy, przywołajmy płotkę. Zmieniłem sobie miecze, znalazłem takie dosyć fajne mieczyki. Nawet lepsze od tego, którego dostałem od pani jeziora. Ale mam już jeden miecz lepszy od tego srebrnego, którego obecnie używam. I jest to miecz już na 50 poziom, a więc o jeden poziom wyższy niż mam obecnie. Czekajcie, zmienię sobie tylko tutaj... O właśnie, ja to chciałem. Zresztą sobie zobaczcie te miecze, to są właśnie one. Niby taki zwykły miecz, z nazwy nic specjalnego. A statystyki ma naprawdę niezłe. Stalowy miecz boklerskiego gwardzisty. No i też miecz o nazwie Ami. To są oczywiście unikaty. Bardzo rzadkie miecze. No i słuchajcie, no cóż, bierzmy się za to. Bierzmy się za te Duntyn, które już odkładam. Czekajcie, gdzie ja jadę w ogóle? Kurde. Oj, dobra, źle pojechałem. Jakoś się, kurde, zawiesił mi mój mózg w tej kwestii. Dobrze, ruszajmy więc. Okazało się, znaczy tak, rozbudowałem sobie już tu naszą posiadłość na maksa. Mam już tam wszystko, co tylko mogę mieć. No, z wyglądu wygląda się tak samo, jak wyglądało na początku, nic specjalnego, dobra. Niestety dowiedziałem się tylko tyle, że niestety Geralt nie będzie w stanie tam produkować wina, ponieważ winorośle zażarła jakaś zaraza. No i jest ogólnie z tym problem obecnie. Musimy czekać, aż wyrosną nowe winogrona i tego typu rzeczy. Dobra, słuchajcie, skupmy się teraz na szturmie na Duntyn. Pogadajmy z naszym Damienem, bo tu już gwardziści się szykują do szturmu. Geralt, dobrze cię widzieć. Jesteś gotowy do ataku na Duntyn? Tak, jestem gotów, pewnie. Omówmy plan. Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić Duntyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Dodatkowo, niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. To pewnie ludzie Cintryjczyka. Spotkałem w mieście kilku z nich. Próbowali mnie zabić. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Duntyn. Odnajdę dziewczyny i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie. Ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co, ruszajmy. Dobrze, moi drodzy, bierzmy się do roboty. No, zobaczymy. Cóż tam czeka na nas. O, Geralt popędził przodem. Zresztą mają ci gwardziści te kwiatki na tych zbrojach. Takie to dosyć dziewczęce. Hmm.
Dobrze. Panie Geralt. Niezły kasztel, powiem szczerze. Kasztel, czyli zamek. Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd. Byle tylko ci przy kasztelu utrzymali. Nie tak szybko. Czeka was zmiana planu. Dzień dobry, panowie. Dobra, kolej załatwiony. Załatwiony. Chodźcie. Pięknie. Oła. Cholera. Czemu Geralt nie blokuje ciosów? To mnie zastanawia bardzo. Dobra, mamy go. To jest pięknie. 50. poziom. Roderick przysłał ich po konie. Nie mogę pozwolić mu uciec. No i bardzo ładnie. Dobra. Znajdźmy... Książęcych nie widać na trakcie. Sienne. Roderick miał rację. Irhenne. Szybciej! Pakujcie skrzynię na wóz! Uciec. Siema. Ktoś tu jest! Przedarli się z drugiej strony! Chodźcie! Ja ci puk... A tu! Dobra. A ten, co tam leży, to jest ten Roderick. Łoż ty, panie. Dobra. Załatwiony. To jest, mam cię. Główka poszła. Daruj życie, ja nic nie zrobiłem. Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swój dach. Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O czym ty mówisz? Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To pewnie sprawa moich gości. No to nieładnie. Gdzie oni są teraz? W kasztelu. Szykują się do ucieczki. Jest między nimi dziewczyna o imieniu Siana? O, oczywiście, że jest. To ona mnie przekonała, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuję swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem. Ale za mnie głupiec. Wszystko bym dla niej zrobił. Gdzie ona jest? W kasztelu? Tak. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. Co ze mną będzie? Pomogę mu. Przyciśnij to do rany. Powinno zatrzymać krwawienie. Pomoże do czasu, aż znajdą cię książęcy. Dziękuję. No, chyba uratowałem mu życie. Tym samym. No tu mamy. A to taki sam miecz jak mam. Ami. A więc jednak to nie jest aż tak wielki unikat. Jakby się można było spodziewać. Dobra. Musimy tutaj wbić. Chodź tu. No chyba nie. Koleś jest wielki.
Dobra, spokojnie. Oż ty. Dobra. Chyba tych pomniejszych typów sobie ubiję. Dychaj. Dobra, padł. Padło od krwawienia. Jakie mu moje umiejętności zgotowały. Dobra, lecimy tutaj. Jakieś psy po prostu, masakra jakaś. Ta jest. Tych psów nie cierpię po prostu. Dobra, dobra. Jest ten kasztel, gdzie ja się mam udać? Tędy. Ta jest. Dobra, chłopsko odcięte. Lecimy dalej. Co tu się dzieje? Dam wam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas to wpakowała! Zabić go! Dalej! No chyba nie. Wampir. Deklaw? Tak, Deklaw. No, i Regis. Musimy dostać się do kasztelu. Zapłacą mi za wszystko. Ruszajmy. Łoż ty! No co za... Ładnie! Wampirzy przyjaciele robią tutaj niezłą rzeźnię. To jest. No, oczyśćcie to. Dobra, chyba udało nam się dostać do kasztelu. Nie spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. Dobrze. Czas znaleźć Renę i Sienę. Wow. Znasz mnie. Nie dałam sobie zrobić krzywdy. I czekałam na ciebie. Ja nie wiedziałam, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam. Zawiodłem cię. To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henriety. Wiesz, gdzie jej szukać? Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów.
i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karafka z winem. Zapewne kradzionym Sangreal. O co ci chodzi? Oszukałaś Deklafa. Nie udawaj głupiej. Wiem, że to wszystko część twojego planu. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlaf. Zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. No właśnie, Siena i Rena to ta sama osoba. Rena to nie jest jej prawdziwe imię. Nazywa się Siana. Jest siostrą Anny Henriety. Księżnej tu są. Co to za brednie? Siana została usunięta z dworu, kiedy była dzieckiem. Teraz wróciła, znalazła schronienie w Duntyn i stąd rządziła Hanzą bandytów. Wysłała do Bokler człowieka o pseudonimie Cintryjczyk. Kradł dla niej książęce wino. Tak na nią trafiłem. Potem chciała jeszcze odzyskać klejnot, który dostała od ojca w prezencie. Przykro mi, Detlaf. Byłeś tylko częścią jej planu. Przysięgam. Będę na ciebie czekał. Odleciał? Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak... Nie znacie Detlafa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej późno niż wcale, prawda? Cóż, rzeczywiście wygląda to na najlepsze wyjście. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość, to... Siana. A jednak to ty... Siostrzyczko, coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przeszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. Roderick został zmanipulowany. Tak samo jak wampir.
No właśnie. Udało ci się ustalić, kto porwał jego ukochaną? Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Syjana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Regis. Gdzie on jest teraz? Czeka na Syjanę. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Beauclair. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa! Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam. Głowy bestii. No cóż, moi drodzy, życzę powodzenia, powiem szczerze. Myślisz, że księżna już ochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. Zwłaszcza ludzi. Tak. No nawet ja przyznam, że Detlaf zachował się wysoce niestosownie. Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu? Cóż, zdarza się. Zwłaszcza jeśli potwór, którego śledzę, umie zamienić się w mgłę. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zależy od stanu. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki, z kolei szlachta szczuje psami. A władcy? Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona, oczekuję wasz mościów. Wasza miłość, lud domaga się kary. Syjana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Na tobie! Powtarzam po raz ostatni. Syjana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy, nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać. Ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Syjana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces. Póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale... Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaf? Detlafa nie ma. Pracujemy nad tym, wasza miłość. Czy ty mnie masz za idiotkę? Ja nie śmiałbym. Nie obchodzi mnie, nad czym pracowałeś, pracujesz lub będziesz pracował. Interesują mnie rezultaty, których jak nie było, tak nie ma. Czasem jeżdżę na polowania. Wiecie, jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę.
ty, Wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. I przez ten tydzień nie osiągnąłeś absolutnie nic. Zaczynam myśleć, że mój wyżeł lepiej by sobie z tym poradził. Jednakowoż pozwolę sobie zauważyć, że istnieje subtelna różnica między wampirem wyższym a zwierzyną łowną. Doprawdy? To tak jak między nieudanym żartem a obrazą majestatu. Więc uważnie dobieraj słowa. No dobrze. A teraz do rzeczy. Czy ustaliliście cokolwiek? Wygląda na to, wasza miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlafa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. Wasza miłość! Wampiry! Co? No mówże! Wampiry zaatakowały miasto! Kapitan de la Tour broni placu koło przystani! Ale ogromne straty w ludziach! Zaraza! No i się zaczęło, moi drodzy. Wampiry ruszyły. Są nietoperze? Skoro ten cały Detlaf chce wojnę, to będzie ją miał. Geralt, do roboty. Tym razem nie chcę słyszeć żadnych wymówek. A ty, Palmerin? Ruxa. Wyprowadźcie ją stąd. Albo Alp. Hola, hola. Czekajcie, bo to trzeba zrobić. Siema. Oż ty. Czemu znaków nie mogę rzucać? O kurna no. No, w końcu coś się odblokowało. Chodź tu. Teraz. Chodź tu. Oszty. Zdjęta. Dobra. Syjana nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlaf nie żartował. Nie. I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Regis, wspomniałeś, że istnieje jakiś sposób na wywabienie Detlafa. Ale nie chciałeś go do tej pory stosować, bo jest ponoć zbyt niebezpieczny. Tak się wyraziłem? Wybacz, w takim razie wprowadziłem cię w błąd. Słowo niebezpieczny jest bowiem w tym przypadku skandalicznym niedoszacowaniem. Proszę, skończ już ten wewnętrzny monolog i po prostu powiedz mi, jak zmusić Detlafa do spotkania, dobrze? Chwila. Widzisz, Geralt, chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlafa i uwolnić Syjanę. Myślisz, że Detlaf wciąż wierzy w niewinność Syjany?
Myślę, że musi coś podejrzewać. Próbuję zrozumieć, co się stało. I naprawdę jest gotów z tego powodu wydać wojnę całemu księstwu? Cóż, umiar nie jest jego mocną stroną. Spróbuj mnie przekonać do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Sianę? Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlaff naprawdę nie jest zły, tylko impulsywny. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby porozmawiali, a odstąpi od miasta. Ja się może z tobą zgodzę. Ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki, możesz zagwarantować, że Sianie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probabilistyki, tylko o prostą odpowiedź, tak czy nie? Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. No dobra. Mam wiele obiekcji wobec tego planu. Między innymi taką, że nawet nie wiemy, gdzie Siana jest przetrzymywana. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu jej nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości. Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. To jak można wywabić Detlaffa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych. Pradawny, potężny wampir, o mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. No i? Tu są. To terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlaff powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego, żeby wezwał Detlaffa? Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi, na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? Nie wiem. Trzeba będzie improwizować. Dobra, co dalej? Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście, albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Syjanę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlaffem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis, wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć. Jeśli jednak postanowię walczyć z Detlaffem, po czyjej staniesz stronie? Jeśli uznasz, że te sprawy trzeba rozwiązać mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. A teraz powiedz proszę, co zamierzasz? Myślę, że uwolnić Sianę. To będzie chyba najbardziej rozsądne rozwiązanie. To szaleństwo, ale niech ci będzie. Spytam Damiena o Sianę. Wiedziałem, że nie dasz się prosić. Powoli, niczego nie obiecuję. Na razie chcę się tylko rozeznać w sytuacji. Idziesz ze mną? Oczywiście. W towarzystwie zawsze raźniej.